Utkane płótno było sare, twarde w dotykaniu. Co by go wybielić i by było trochę delikatniejsze, moczało go się w wodzie, rozciągało na trawie, na słonecku. Najlepiej wybielało się na słonecku w siarczysty mróz w zimę. Z białego płótna seło się łodzinie, takie jak kosule, a bogacie. Seło się sienniki na łusko i płachty do nakrycia siennika, sajdoki na siano i łobrok dla kuni, worki na ziorno. To syćko było syte igłą i nićmi. A z farbowanych nici robione były w krosnach derki do nakrycia łuska, albo nakrycia kunia, albo żeby nakryć siedzynie w wasągu. Mama to robili jeszcze z nici i pociętych skrowków chodniki na podłogę. A nawet wełniane z opaski, wełnioki i kapy na łuska. Jak widzicie, dawno, dawno temu lęto było prawdziwe złoto. No pomyślta sami, co by było, jakby lnu nie było. Nie byłoby łodzinio, nie byłoby łeleju do smazynio, nie byłoby siminia do zgagi lecynio, nie byłoby makuchu dla cieląt korminio. Łoj, biednie, biednie by się wtedy zeło.